Na odcinku Dave'a budowaliśmy więzienie, żeby zamknąć w nim Siren Head'a. W dzisiejszym odcinku spróbujemy to zrobić. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Daveson. Hello! Hello! Na samym początku zostawcie łapkę w górę, ponieważ w ostatnim czasie, nie będę ukrywał, wszystkie wyświetlenia spadły totalnie, diametralnie. Więc dla zasięgów łapeczka w górę. Nie wierzę w to, że wam się wszystkim uda zostawić łapkę w 5 sekund, więc udowodnijcie, że wam się to uda. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, koniecznie niech się pochwali w komentarzu, to jest bardzo ważne. Dobra, Davik, ty się pochwalisz? A zdążyłeś? No pewnie, że tak. No dobra, no to jak zdążyłeś, to prawidłowo. Dobra, słuchaj, Daveson, patrz. Emeralda ci dam, bo mam ich dużo. Co potrzymaj się. Co? Szmaragd. Emerald. Szmaragd. Emerald. Pisze Emerald, jak na niego najedziesz. Szmałagd. Dobra, ty jesteś odklejony. Dobra, co? Słuchaj, Davik. W dzisiejszym odcinku musimy złapać tego Sirenheada. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest, ale dobra, chodźmy najpierw pokazać może. Chodźmy najpierw może pokazać to więzienie. No tak, no bo przecież nam uciekł z tego poprzedniego więzienia, nam uciekł. I teraz ale zbudowaliśmy u ciebie na odcinku taki coś. No i w tym... To już jest solidne, silne. To już no nie, solidne. No z tego to już nie powinien uciec, mam taką nadzieję. Silnie solidne. No, dobra, czekaj, tylko, a wiesz co teraz, o czym sobie pomyślałem? Co? Że my nie mamy jak go tu wprowadzić w ogóle. Nie, ale spokojnie, najpierw go trzeba zaprowadzić w to miejsce i wtedy się zrobi dziura i wtedy się go tutaj wprowadzi. No spokojnie, to trzeba wiesz, najpierw trzeba go znaleźć. Bo no dobra, to mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Dobra, w każdym razie chodź, o kurczę, czekaj, nie trafiłem sobie. Dobra, chodź, lecimy w takim razie go szukać, no bo nie widzę innej opcji, jak po prostu go znaleźć. Zanim jednak gdziekolwiek pójdziemy, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Wiem, że co odcinek zapraszam na plusa, tam odcinki się nie pojawiają. Ale za niedługo z Davikiem, a dokładnie już dzisiaj, chcemy zacząć nagrywać sporo tym Lego Batman, żebyście po prostu mogli wrócić tam sporo tym do Lego, które jest, no które się cieszyło popularnością, które lubiliście oglądać i chcemy to znowu zrobić. No bo jednak jakby nie było, to było coś pięknego to było, nie? W ogóle, oj! No. Jaką serię po Lego? Jakie następne Lego? Bo już Batmana tam już jesteśmy w połowie, dokończymy go oczywiście. Ale co potem? Co potem? Co po Lego? Dokładnie, co po Lego? Bo to jest właśnie... To jest, zastanawiamy się strasznie, no jakie mamy rzeczy do wyboru? Lego Marvel, Lego Harry Potter, Lego... O kurde, jest tu ten Siren Head, stary! Ej, faktycznie, ej lol! I to jeszcze po tym, ja właśnie chciałem pokazać ten napis, że się pojawia kolejne rzeczy i pisze Siren i tu będzie na pewno head, bo już się zaczęło od he. Ale, o kurczę, ale go szybko znaleźliśmy, stary, dobra, on se pod napisem. Dobra, jak ty, ja go idę. Czekaj, bo ja mam teorię. A co jak on teraz ten napis uzupełnia? No, kurczę, to jest też niby możliwe, ale nie do końca, bo zobacz, on teraz stoi, on chyba śpi. Idę sprawdzić, czy śpi. Dobra, czekaj, podejdźmy do niego. Odwrócił się do mnie. Tak? Czekaj. No. Nic nie robi, stoi w miejscu. O kurczę, ruszył się. Ty, leci na kogoś. Czekaj, to co? My mamy w ten sposób go zaciągnąć, czy co? Chyba tak. Czy walimy się z nim? Proste, nie będzie proste, wiesz. Nie, ja bym go zamknął do więzienia. Czekaj, no to chodźmy tam w tamtą stronę. O nie. No widzę te jego łapy. O kurde, przecież to są takie kurde cegły chodzące. Ej, pytanie, czy my jesteśmy w ogóle go tam przyciągnąć w tamto miejsce? Czekaj, no właśnie, bo... nie wiem, czy on za nami pójdzie. No ja bym spróbował, stary. Co ty na to? No chodź, spróbujmy. Dobra. Patrz, bo on mnie teraz widzi. Ja tu se wskoczę. Chodź tutaj też, bo on nas tu będzie widział jeszcze. Patrz. O, idzie? Podskoczył lekko. No właśnie, jestem ciekaw. No on jest na tyle duży, że powinien mu zdać radę, nie? No chodź tu. O. Próbuję. Przeszedł. Ej, dobra, zależy mu na tym, żeby mnie dorwać. Ewidentnie. Wow, on jest tak blisko mnie! Dobra, ale... O kurde, spadłem na dół. Jak się wystraszyłem, stary, ja nie mogę. Dobra, czekaj, jestem tu na górze. Uderzyłeś go? Nie, chciałem, ale nie udało mi się. O kurczę, uważaj, bo on jest blisko ciebie. I co on? A on bardziej się na mnie fokusuje chyba. No nie doskoczyłem. Nie jestem w stanie go uderzyć, stary. Serio? No nie umiem do niego tak dojść na tyle, żeby go uderzyć, kurde, bo się boję. O, dostał, walnąłem go. Spadłem, kurde, zrzucił mnie swoją siłą umysłu. Serio, on cię dotknął? Nie. A nie, dobra, już myślałem. Ty, ale patrz, bo on się chyba zablokował. Mi się wydaje, czekaj. Tak, w tym dywanie, poczekaj, zniszczmy ten dywan może, bo on nie jest na tyle aż ważny, a... No, ale to czekaj, no to zrób, albo nie wiem, dobra, ja to zrobię. O, wow, jak się odpalił, chłop. Ty, czekaj, bo on zaraz mnie uderzy.
Poszedł w swoim kierunku, więc spoko, idzie za nami. Jeszcze ten dywanik tutaj, żeby on dalej mógł przejść, dobra, jest git. Faktycznie, ten... O kurczę, spadłem znowu. Dobra, ej, patrz. On zeskoczy na dół? Patrz. Ej, bo on nie skoczy chyba, stary, wiesz? Mi się wydaje, że powinniśmy, nie wiem... Ła. Nie, mi się wydaje, że skoczy. Jak my gramy... Patrz. Co ty robisz? Kurde, on jest blisko już skoku. Nie mogę tam w ten... A ja go zepchnę, postaram się go zepchnąć. Dobra. To dawaj, ale widzisz, bo go bierzesz w drugą stronę. Kurde, no wiem. Ja się boję, że on zaramachnie łapą i tyle będzie. No, z rozmowy. To jest najgorsze. Chociaż ja się tego nie boję, jestem odważny, wiesz. Wow, kurde, już byłem tak mnie blisko. Ej, czekaj, bo on jest na krawędzi, O, co ty robisz, Dan? Pimik! Gdzie jesteś? Zarabę tylko o ciebie. Ja biorę twoje itemsy. Co jest grane, stary, on cię dorwał. Zablokowałem się. O, jesteś. Czekaj. Zablokowałem się. O nie, Davison! Nie! Czekaj, załatwi ci żelka. Zbuduj se tam ten, ja ci załatwię żelka. Czekaj, muszę iść po twojego, bo on został tam na górze. Kurde, dobra. Nie, on tam stoi. Kurde, ale ryzykujesz teraz, stary. No wiem, ale... Ale trzeba, dla przyjaciół. Trzeba. Dobra, czekaj, mam pomysł, zrobię tak, oddam ci mojego żelka. Patrz, no, ja wyskoczę. Masz to? Dobra, masz to, no. Zrób sobie tam ten, udało ci się, dobra, super, dobra, czekaj, zamuruję to. Tym samym. A to nie jest to samo, dobra, nieważne. Masz tu flaka, dobra, bo tylko tyle mi się udało zdobyć. Okej, ja idę po swojego flaka, spoko, dobra. No idź tam, idź, dasz radę raczej, chociaż kurczę, dobra, trafiłeś. Zabił cię znowu? Dostałem. Znowu ci... Co ty gadasz, że on cię znowu zabił? Ej, bo kurde, nie wiem się ruszyć! Biję go złapę, ale się nie mogę ruszyć! Kurde! O, ty już odblokowałem cię! Chodź. Masz tu flaka, rzuciłem ci flaka. Kurde. Dobra, tu masz jakieś swoje itemy. O, nice, ale jeszcze... Czekaj, bo ja nie widzę, gdzie jest ten! Gdzie jest ten twój żelek? Żeluś! Kurde, a na dole jest, na dole jest! O, nice. Tylko buty se mogłeś założyć. Haha, było blisko do śmierci. No właśnie. Ej, dobra, stary, bo jest trochę lipa, nie wiemy jak go tam przeciągnąć, więc no, ja chyba zrobię tutaj szybki mościk, patrz. Poka mościk? O, dobra, to będzie git, no. Żeby go przeciągnąć na następny budynek, nie? To się powie... O kurde, idzie, stary, bo on tu idzie do nas! No nie! Dobra, idzie. Działa. Dobra, jest. przeszedł na drugą stronę. Teraz tak, słuchaj, stary, zejdź go od drugiej strony, jak on będzie blisko mnie, musisz go klepnąć i zrzucić. Dobra. Gotowy? Kurde, on za tobą idzie. Kurde. To jednak ty go zaciągnij. Dobra. Dobra, uwaga. What? No to nie! Jeszcze? No nie! Schodź jeszcze, na dół! Jeszcze. Nie! Stary, zabił mnie! Ale, zabił ale mnie! Rzuciłeś go. Gdzie ja jestem? Zrzuciłem go? Tak. Dobra, czekaj, bo ja nie wiem gdzie... O kurcze, stary, wiesz gdzie ja jestem? Na dachu. No! Ale czekaj. Jak ja tam się mogę ten... Czekaj, a może zeskoczę na dół, stary, co? Ale mnie samo... No to leć, no to mów kiedy będziesz skakał. No dobra, to skaczę na dół. Uwaga, skoczyłem. O! Wow! Dobra. Nie wiem, stary, coś mnie tepło. Coś mnie rzuciło. Ogóle... Miałeś co? Jedzenie jakieś? Ja nie mam w ogóle jedzenia. Tak, mam, proszę bardzo. Daj mi prostu piksa. Dziękuję. Dobra, już jestem. A masz mój miecz? Nie. Nie masz mojego miecza? To gdzie jest mój nie miecz? Mam. Nie mam, ja w ogóle twoich itemów nie podnosiłem. Czy może spadły na dół? On od góry głowy, to tam jest twój miecz, tam widzę go. Ej, widzę, on ma coś czerwonego na głowie. Ej, on jest ogólnie taki zakrwawiony trochę. Widzę to. No, patrz, tam jest twój miecz, o widzisz. Dobrze, weź sobie. Jesteśmy już blisko zaprowadzenia go do miecza. Ej, bo mam jakieś... Czekaj, gdzie jest ten miecz? Nie widzę go. Tu, w tym. Gdzie? Tutaj był, masz już go, w kapsi. A mam, faktycznie. Dobra. No. Czekaj, muszę zjeść se pork chopa. Dobra, dawaj, ciągniemy go dalej. Dobra, no jesteśmy już giga blisko, nie? No, już jesteśmy giga blisko. Dobra, tu wystarczy go do wody i przez wodę to już on będzie płynął chyba, nie? On chyba umie pływać. Czekaj, to ja znowu go strącę. Dobra, a nie trzeba było nawet, patrz, sam poszedł. Ej, faktycznie, lol. Dobra, łatwo, easy. Dobra, i chodź za nami.
O nie, proszę nie mów, że on teraz nie będzie mógł się poruszać w tym. Nie, porusza się stary, dobra. Nie można chodzić, co jest? Dobra, uwaga, leci. Co się dzieje? No nie, przecież my to będziemy wieki tam go ciągnąć, stary. Ty, a może... Co go bije? Ja go biję. Aha, dobra, już myślałem. Czekaj, mam pomysł, patrz. A, to mi nic nie robi, jak jestem pod wodą. Patrz. To jest sposób na pokonanie go. Oła, czekaj, nie rób mi nic. Stary, bo on... Spchasz go na mnie. Ale patrz, on nie jest w stanie atakować, jak jest pod wodą. Patrz, ale ja mu drogę robię. Pa. No ale on, zabijesz go. Nie no, a to nie o to chodzi? No nie no, mamy go zamknąć w więzieniu, stary. Walić to... go, śmiecia. Nie, weź go na to, niech on na to wejdzie. Ej, ale nie da się, patrz, on nie chce na to wejść. Chce, tylko go trzeba odpowiednio zachęcić. A! Zabił cię, no i widzisz, Daveson? Ej, jestem uwięziony! Gdzie? U mnie zamknął w jakimś... Ej, no zrozbiłem się już nie na dachu, w jakiejś klatce. Przepraszam, mój pies szczeka. Co jest? Czekaj, ale to co ja mam teraz zrobić? Mam cię szukać, czy co? W jakiej klatce ty jesteś? W klatce jestem. Dobra, musisz opisać miejsce. Dobra, zostawiam go tutaj na razie. Ciemno, nic nie widzisz. Nie widzę w klatce. Nie, stary, tak nie może być. Dobra, to... Nie wiem, co ja mam zrobić teraz w tym momencie. Co jest grane? Dlaczego nie, jak nie możesz wrócić? Dobra, czekaj, ale to ja nie, no i stary, ja ci nie znajdę w tym mieście przecież. Stary, weź moje itemy. No dobra, wezmę twoje itemy, tylko on stoi koło nich. Kurczę, będzie ciężko. Dobra, no lecę, tam jest też expa mnóstwo, więc postaram się go ogarnąć, ale zobaczymy, no. Dobra, czekaj, mam twojego flaka już. To już jest coś, to już jest postęp. O nie, on stoi na twoich itemach, stary, rozumiesz to? No nie gadaj. No, stoi na twoich itemach. Ale możesz go, jak on jest w wodzie tak całkowicie, tylko możesz bić. Dobra. Jeszcze jego, kurde, buta muszę. Dobra, mam chyba wszystko, stary. Dobra, mam wszystko, stary. Dobra, o, tu są jeszcze itemy, o kurczę, dobra. Dobra, to słuchaj, stary, ja w tym momencie kończę odcinek. Będę cię szukał w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dave został porwany przez Siren Head'a. No to jest niesamowite, że ja stoję koło niego, a on w tym czasie samym uwięził jakoś Dave'a gdzieś, nie wiadomo gdzie. Bo nie zrespił się w tamtym miejscu, gdzie my wcześniej. Więc będziemy w następnym odcinku go szukać. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro, godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa!